Budapeszt, stolica Węgier, nie bez powodu uważany za jedno z najpiękniejszych miast Europy, leży nad rzeką Dunaj. Najwcześniejsze ślady osadnictwa ludzkiego w pobliżu Budapesztu pochodzą z epoki kamienia łupanego, około 100 do 40 tysięcy lat przed naszą erą. Budynek parlamentu w Budapeszcie i wzgórze zamkowe wraz z licznymi mostami to jedne z wielu jego słynnych na cały świat symboli. Najsłynniejsze zabytki Budapesztu to Kościół Świętego Macieja, most łańcuchowy, wzgórze Gellerta, Pałac Bohaterów czy Bazylika Świętego Stefana. Miasto wielu bohaterów, których upamiętniają pomniki. Prawie całkowicie zniszczone podczas II wojny światowej, teraz odrestaurowane zachwyca miliony ludzi na całym świecie. Eger to magiczne węgierskie miasto, zbudowane z kamienic i wąskich uliczek, słynące z wód termalnych, malowniczych widoków, winnic i win. Znajduje się w nim bazylika z lat 1831-1836, druga co do wielkości na Węgrzech. Po obu stronach schodów prowadzących do bazyliki znajdują się posągi najsłynniejszych węgierskich królów, świętego Stefana i świętego Władysława, a za nimi apostołów Piotra i Pawła. Plac Dobo wraz z pomnikiem bohatera jest głównym miejscem w mieście. Do niego, jak w Rzymie, prowadzą wszystkie drogi. Między innymi na stary, tradycyjny targ, na którym możemy zaopatrzyć się w lokalne produkty sprzedawane przez miejscowych twórców. Wychodząc z bazaru, możemy udać się prosto do słynnego na cały świat i jedynego w Europie Muzeum Marcepanu. W gablotach wystawione są głównie kopie mistrzowskich prac reprezentujących węgierskie wartości, jak rękodzielnictwo czy regionalną sztukę. Znajduje się tam również prawdziwy salon barokowy. Eksponaty wykonano z największą starannością i dbałością o szczegóły. Blisko 150 dzieł z masy cukrowej. Autor tych dzieł jest mistrzem olimpijskim w cukiernictwie i posiada również nagrodę Oscara w tej branży. W sklepiku znajdującym się na terenie muzeum możemy nabyć równie smaczne i precyzyjnie wykonane słodycze na pamiątkę lub do zjedzenia. Zwiedzając Eger i spacerując ulicą Kossutha, nie można pominąć zamku, który góruje nad miastem. Kamienna ścieżka prowadząca do bramy wejściowej ukazuje jego majestat. Początkowo zamek królewski w XVI wieku przebudowano na twierdzę obronną. Słynna obrona zamku egerskiego w 1552 roku uczyniła go symbolem patriotyzmu. Zabytkowe armaty oraz okna strzelnicze przypominają o zaciętej walce i wielkich czynach bohaterów. Z kamiennych baszt rozciąga się widok na cały Eger. W zamku znajduje się muzeum, a w sali bohaterów można zobaczyć marmurowy grobowiec bohatera. Z oddali wyłania się już minaret, budowla z okresu tureckiego. Wąska wieża, wysoka na 40 metrów, skąd wiernych wzywano na modlitwy. Na taras otoczony balustradą prowadzi 97 krętych schodów. Dolina Pięknej Pani, licząca prawie 200 winnic mieszczących się w piwnicach wydrążonych w glebie na głębokość kilkuset metrów. Zaletą takiego rozwiązania jest stała temperatura od 10 do 15 stopni, utrzymująca się niezależnie od temperatury otoczenia oraz szlachetna pleśń tworząca wyjątkowy mikroklimat. Tam możemy spróbować z tradycyjnego, słynnego na cały świat węgierskiego wina Egri Bikaver. To już koniec naszej podróży po Węgrzech. Zapraszamy na kolejne reportaże z naszych wybrań. Pa, pa!